Miło mi było widzieć, że naprawdę zainteresowaliście się moją zagadką. A trzy osoby, które jako pierwszy dał pełną odpowiedź, to masny użytkownik, Styx i dziwny Hitrus. Odpowiedź oczywiście wiatr. Bardzo dobrze i gratuluję, ale nie spoczywajcie na laurach, bo to dopiero początek. Siemanko mordeczki, z tej strony was witam. Saluta Sumonato. Tak, siameczki, witam was już bodajże w odcinku trzecim Q&A 5 odnowienia. A więc myślę, że bez zbytnego przedłużania odpowiem na wasze pytania, a na koniec zostawię kolejną zagadeczkę, na którą liczę, że chętnie odpowiecie. Lukaso, co ten tekst na miniaturce oznacza? Byłem ciekawy, czy ktoś właśnie o to zapyta. A więc tak. Wedle tego, co mi właśnie stworzył miniaturkę do pana Grecjana, to oznacza tyle. Kto pyta, nie błądzi. Tylko głupcy pozostają w niewiedzy. Że podobno cytat papieża Grzegorza VII. Dziad na trąbie? Dziad na trąbie? Jaki? Trąbą się kojarzy z trąbą słoniową. Ale jakiś dziad się na trąbie? Nie jestem pewien. UFO. Lud? Co, z czym mogę zająć? No UFO to chyba wiadomo, z czym się wyobrażał. Taki tam, takim no, statkiem kosmicznym, UFO ludki. A lud jako zgromadzenie ludzi najczęściej. A połączyć to dwa będzie UFO lud. Czyli jakiś no, UFO ludek, jakiś kosmita, krótko by tak powiedziawszy. Dziad UFO porywa dzieci? Nie, nie słyszałem o czymś takim, żeby ktoś porywał dzieci. UFO lud dziad? Nie, chyba nie. Chociaż któż to wie? Dzieci jedzą śmieci? No jak jakieś dzieci biedne? Nie mają nic za co kupić normalnego jedzenia, przepraszam. To nieraz nie mają wyboru, szczególnie w tych krajach bardzo biednych. Śmieci leżą w kontenerach? No, powinny leżeć, ale nie zawsze ludzie tam wyrzucają. Często też zdarza się tworzyć im takie tak zwane dzikie wysypiska. Kontenery przewozi statek? No najczęściej, jak to takie coś duże, to najczęściej przewożą statki. Statek jest kosmiczny? Nie, raczej nie kosmiczny, tylko taki morski typowo. A kosmita to dziad UFO lud? A ty cwaniaku, tu i pętla się zapętla. A cwany jesteś, spryciula. Tworzysz nogę słów i tak, żeby doszło do tego, od czego zacząłeś. Sprytnie. Vlogi to cały dobry pomysł. Może i pomysł dobry. Nie wątpię w to. Ale ja jechanie do Wrocławia to na razie tak średnio bym widział. Za bardzo nie znam go całego. Tam pewne miejsca znam, ale raczej łatwo tam się pogubić. Bo to jednak duże miasto. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, co z tego wyniknie. Ha, rozbawiłem Lukasom na to. Należy mi się za to medal? No pewnie by ci się należał. W sumie nieraz nie trudno jest mnie rozbawić, jak coś trafi się śmiesznego, no to czemu miałbym się nie zaśmiać? Co, ja jestem jakiś smutas, co trzeba mnie na siłę rozbawiać? A czy jak dzieci sikają, to z nich woda nie leci? W tym sensie może i tak, ale to już nie jest taka woda czysta, bo zawiera różne substancje, które powstały w trakcie filtrowania różnego. Czy tam w ogóle tych substancji filtrowania? No jakoś tam filtrowania. Czyli no, moczy właśnie, jako mocznik. Nie jestem pewien do końca, co się znajduje, już dawno nie miałem biologii. Ale twoi bać to kozacy. Może i kozacy, nie wiem. Na dwa programy edukacyjne lecą. Dwa programy lecą? Może i... Możemy to porównać do tego, że czasami jak grają na nim na komputerze, to mają niby włączony, ale lecą na telefonie, patrzą na przykład. Albo oglądają telewizję, zdarza się komuś. Jesteś złączony, a oni na telefonie. Może w tym sensie tak bym też to mógł powiedzieć. Mnie powaliło? Nie wiem, kto tak uznał. Może ja przez przypadek mogłem tak uznać.
Zależy, no, o jakie mogło to pytanie chodzić, bo nie jestem pewien teraz. Co to jest twierdza Krzyżowiec? A szczerze nie jestem nawet pewien. Któryś tam wie, z wyższych użytkowników, który zadał pytanie coś, że to niby jakaś gra tam pisało. Zaraz zresztą, za chwilę do tego dojdziemy, to się wyjaśni. Pani Lady? Tak, już to powiem bardziej pisane pani Lady. Jako Lady to się czyta. No. Kurde, coś zgubiłem myśl, miałem myśl, a zgubiłem ją. Ale tak trzeba się powinno właśnie Lady, czyli... No, wtedy dopiero się czyta Lady. Io. To mi się kojarzy z dźwiękiem osła, trochę tak udawanym dźwiękiem osła. Korwin zdrajca? A czemu zdrajca od razu? Po czym uważasz, że jest zdrajcą? Torturowe łoże Madei? Nie wiem, czy jakiś tortur... Od tortur, czy od czego? Nie wiem, czy o to łoże. Ja już miałem wyłączyć, to jest zagadka. A, widzisz? No, oczywiście. Powiedziałeś dobrze. Wcześniej już to uwzględniłem. Czy mam rację, że odpowiedź to wiatr? Jak oglądałeś początek filmiku, to już teraz wiesz. Czy mam rację, że mam rację? Owszem, masz rację. Kolega, też tu obstawiałeś i naprawdę dobrze pomyślałeś. Ale może to też być pogoda, język, kultura, hymn. Hymn? Bardziej hymn jak już, ale... Hymn raczej by to nie był, moim zdaniem. Kultura może napływać, ale niekoniecznie musi figle płatać. Język może i tak, ale raczej on... No, nie przychodzi sobie sam z siebie. Pogoda teoretycznie może. Ale ja to bardziej stawiałem na wiatr. No to chyba pogoda jest słuszna opcja. Ale tam obstawiałeś, no, wiatr, więc uznałem, że to jest wiatr. Mam pytanie. Czy kupować farming simulator 19? Bo moja serdecznica farminga nawet dobrze się przyjęła. Skoro dobrze się przyjęła, to czemu miałbyś nie kupić? Ale widzę, że wątpliwości masz. Tylko nie wiem, czy nie poczekać na jakieś przeceny na Steam. A po co na Steamie czekasz? Wejdź sobie może na stronę g2a.com i tam poszukaj. Tam często zdarzają się promocje. Szczególnie teraz to był okres wielkanocny. Ale są różne okresy, gdzie to są promocje, naprawdę przeceny. Od kilku procent do nawet, no, tych 90 w niektórych przypadkach. Więc poszukaj na g2a.com i może coś znajdziesz. Nie, niestety, pomylił się pan, no przykro mi. No, nagroda za co? Za to, że nie zgadłeś? A w życiu? Czekaj, no, może bolerioza? Też nie. Czy to bolerioza? Nie, też nie. Pasat brudny, a nie mam zamiaru na mnie wydawać. Ujeju, co ci szkodzi trochę wydać? Już nie przesadzaj. A tu co mam za powiadomienia? Spoko, jeszcze ktoś coś dopisywał, widzę. Tak, już zostałeś uwzględniony, że to jest wiatr. Przykro mi, panie nordziku. Miało być jak już to wykrzyknik, bo znak zapytania to ja wtedy widzę, że ty jednak nie jesteś pewien odpowiedzi. Jak ma na imię twoja siostra? Ile ma lat? Siostra na imię Kasia, lat bodajże 7. Czy jak z dzieci leci? Ale co z dzieci leci? Co może lecieć? Wiele rzeczy. Wiatr? No niestety, panie Korwin, trochę się pan spóźnił. Mehmet Ali Abca? Nie. Mehmet Ali Akca. G tu powinno być odpowiedź L. Wtedy było poprawne. Samochodzec, który postrzelił na pana drugiego. Ta czcionka z napisu Q&A na miniaturce to z totalnej porażki? A szczerze nie mam pojęcia, aż tak powiem. Masz do góry, no, tam w opisie, kto ją wykonał. Więc do niego pytanie skierujcie. Czemu bracia twojego mebla stoją w twoim pokoju? Jak już to powiem, czemu meble twojego brata? Jak już to nie jest mój pokój, ja go dzielę właśnie z jednym z braci. Ta, znowu byś chciała, żebym kichnął czytanie tego pytania poniżej, ale jak już wspominałem wcześniej, nie lubię często za bardzo udawać kichania, bo mi to nie wychodzi, a celowo kichać też nie lubię, bo to nie fajnie wygląda. A ty w ogóle grałeś w Twierdzę Krzyżowiec? Nie, ale jak się okaże, że to jakaś fajna gra, to może pomyślę. Łubu, dubu, trach, io. A io, dobra, już nie. Niekoniecznie z tym osłem, ale też można osła udawać tym. Ale io.
Wziąłeś to, no, z mojego, o tych wypadku, co ja gadałem, to coś związanego z wypadkami. Że łubu-dubu, trach i ijo-ijo, czyli... Że jedzie, trachnie w kogoś i karetka przyjeżdża, jeśli nie policja jeszcze. Auto pędzi, samo zmienia biegi. Jak masz aut na automacie, to samo ci zmienia biegi, nie musisz bawić się w zmianę biegów. Chłopak twój to jakiś gangster? Co ty masz mnie za geja? Nie jestem gejem, więc nie mam chłopaka. Widzę jego profil. Nie wiem czy kogo, czyli profil na pewno nie kogoś, kto byłby moim chłopakiem. Bo nie mam chłopaka, bo gejem nie jestem. Widzę, że dobrze rozpodział, ale niestety nie jesteś trzecią osobą, więc przykro mi. Liczy się tutaj dobrze tempo. Sikalafą? A o co w tym chodzi za bardzo? Szczerze powiem, nie jestem pewien. Mógłby to wziąć, to byłoby, że sikalafą, ale lafa... Czy z czymś mi się to słowo nie kojarzy? Nie mam na razie pojęcia. Zobaczymy zresztą, może coś się przypomni jeszcze. Jaki masz telefon? Co tu mamy telefon? Aha, Huawei'a. Mam jakiegoś chyba, nie wiem, ja mam G7? Co to, nie jestem pewien, na pewno Huawei, nie powiem dokładnie jaki jest model. Lubisz High School Musical? Czy ja to oglądałem? High School? Nie, chyba tego nie oglądałem. Co byś zrobił, jak... Nie wiem, skąd ten pomysł, że kazałby mi to zrobić? Poza tym określenie nieładne, mi nie pasuje to określenie, ale nie będę tego nie zwracał uwagi. A do tego na pewno by nie doszło. Na pewno. A jakby doszło, to raczej bym tego nie zrobił. No pić piwo przed szkołą. Na pewno nie. A na pewno by do tego nie doszło. Jarasz z dzidy? Nie, z niczego nie jaram. Walisz wiadro? Skąd taki zboczony pomysł, że tak powiem? Dziwny hitrusie. Najpierw dałeś wiatr, teraz dajesz, chociaż tamta była wcześniejsza, więc tamtą zostaje ci uznane, bo mówiłem, od najnowszych będzie się liczyło. Że będziesz szło od tego, no, że od najnowszych i idę od tego na sam dół, czyli kto szybciej. A więc kochani, to było na tyle od mojej strony. A oczywiście, jak to jest końcówka, kolejna zagadeczka. I zobaczymy, które trzy osoby tym razem dobrze zgadną. Nie żąda, nie wymaga, nie prosi, nie rozkazuje, bo drugiej strony potrzebuje. Oto zagadka. Napisy też dawałem, żeby wiadomo, nie było problemu z zapamiętaniem. Czekam oczywiście na pytania, ale i na wasze odpowiedzi. Zobaczymy, kto tym razem znajdzie się w tej trójcy z dobrą odpowiedzią. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia najpewniej już jutro. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Cześć!